Witam Was serdecznie i zaskakująco pewnie dla niektórych nie o Tyson Fury kontra Oleksander Usyk w prawdziwym boksie. Od jutra zaczynamy mocną akcję pod nazwą Tyson Fury kontra Oleksander Usyk o 4 pasy mistrza świata wagi ciężkiej po raz pierwszy od 1999 roku, czyli od 25 lat poznamy zunifikowanego mistrza świata wagi ciężkiej. Ale nie o tym dzisiaj, tylko o tej konferencji prasowej, która się dzisiaj odbyła. Nie wiem, czy to była konferencja prasowa, czy to takie jakieś... wyglądało jakaś konferencja w szkole podstawowo-średniej. Właściwie bardziej podstawowej niż średniej, bo tam nawet jakieś dziesięcioletnie czy jedenastoletnie dzieci wykrzykiwały do mikrofonu coś o jakichś motherfuckerach i tak dalej, i tak dalej. Poważnie, tak wyglądała konferencja prasowa dzisiaj w Nowym Jorku. Mike Tyson bardzo wyluzowany i wydaje mi się, że ktoś przed następną konferencją prasową to mu zwrócił uwagę: słuchaj, my musimy tutaj coś zrobić, żeby ta oglądalność była dobra. Co prawda to nie jest pay-per-view, bo przypominam, to jest Netflix, gala, a właściwie walka, nie, właściwie dwie walki, bo włączyłem tą konferencję prasową, żeby zobaczyć Amandę Serrano i Katie Taylor. Ich pierwsza walka była absolutnie fenomenalna, to jest co-main event, dziewczyny były całe szczęśliwe, że mogą siedzieć obok Mike'a Tysona. Katie Taylor powiedziała, że nie może uwierzyć, że siedzi obok Mike'a Tysona. Mi się wydaje, że Mike Tyson powinien nie móc uwierzyć, że siedzi obok Katie Taylor i Amandy Serrano, dwóch najlepszych pięściarek na świecie. W każdym razie ich walka, bo była jedna do tej pory, była najlepszą walką pięściarską, jaką kiedykolwiek w życiu widziałem. Bez dwóch zdań. Natomiast sam Mike bardzo wyluzowany i bardzo przyjacielski, bo chyba 4 razy powtórzył, że jest przyjacielem Jake'a Paula, że w ogóle się lubią. Natomiast oczywiście przypomniało mu się, że tutaj chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi na Amazonie to oglądało. To nie jest tak, że Amazonowi nie zależy na tym, ile ludzi będzie oglądało. Słuchajcie, nie dajcie się nabrać, że im wszystko jedno, skoro to nie będzie pay-per-view, również w Polsce będziecie mogli zobaczyć. Oczywiście, że im na tym zależy, zwłaszcza, że płacą ciężkie pieniądze jednemu i drugiemu. Do tego jeszcze karta, która ma być dołożona, 4 następne pojedynki w ciągu kilku tygodni. Jestem ciekawy, czy ktoś jeszcze o tak zwanym pięściarskim pulsie tam wystąpi. Natomiast oczywiście, że bohaterami dzisiaj to był Jake Paul i Mike Tyson. Po przyjacielsku, bardzo go lubię. Szanuję go, on jest w ogóle niesamowity, to mówi Mike Tyson, cała czwórka pięściarzy i pięściarek zgodziła się, że przygotowując się, to takie uryweczki tego, co się działo, że przygotowując się do tej gali w Teksasie, pytanie, jakiej muzyki słuchacie, to pogrzebowej. Zaczął to właściwie Mike Tyson, bo Mike'a Tysona zapytali, jakiej muzyki słuchasz pogrzebowej. No więc wszystkim już nie zostało nic innego, niż powtórzyć Jake Paul, a później Katie Taylor, a później Amanda Serrano powiedziała, że oni też słuchają pogrzebowej muzyki. Oczywiście szansa, że ktokolwiek z nas uwierzy w to, co powiedzieli, jest około zera, łącznie z Mike'em Tysonem. Mike Tyson, ciekawe sformułowanie, a właściwie ciekawa teza, bo kiedy padło pytanie, dlaczego są dwuminutowe rundy, to powiedział, że dwuminutowe rundy są po to, dlatego że podczas 2 minut więcej się dzieje i można się skoncentrować tylko na jakichś dynamicznych akcjach. I dlatego on tak trenuje wszystko na 2 rundy. Co jest oczywiście kompletnym bełkotem, no bo jeżeli masz 48 lat, przepraszam bardzo, 58 lat, bo 48 to byłby młody, 58 lat, no to potrzebujesz tych 2 rund, żeby nie paść na twarz. Natomiast dorabianie ideologii, że 2 rundy to można więcej zrobić i w ogóle tutaj dzieje się niesamowicie, w 100% prawda, jak masz 58 lat. Natomiast zapytajcie się jakiegokolwiek pięściarza, czy woli 2-minutowe rundy, czy 3-minutowe rundy. To działa w obie strony. Mówię o pięściarzu, który coś innego robi, niż tylko wpada od czasu do czasu do health clubu i chce się poprężyć przed Instagramem, czy na Instagramie, jakie to on nie ma mięśni. Prawdziwy boks to są 3 minuty. W ogóle powiem wam, że patrząc na tą konferencję prasową, to miałem takie wrażenie, że tutaj pomysłu na tą konferencję prasową w ogóle nie było. Bo to oprócz tego, że padło parę okrąglasów z jednej i z drugiej strony, jak to wszyscy są świetni i czy przyjmiesz cios Mike'a Tysona i będziesz stał, to było jedno z tych pytań. Widzicie tutaj w tle różne rodzaje, różnych kibiców zadających różnego rodzaju pytania.
Czy ustaniesz Mike'a Tysona? Cios, oczywiście, że ustanę, ponieważ on jest może Iron Mike, ale ja jestem z Tytanu. Ja nie wiem, ile razy to już słyszałem. Prawdopodobnie 50. A ja nie wyszukuję wiadomości dotyczących walki Jake'a Paula z Mike'em Tysonem. Wprost przeciwnie, zupełnie tego nie wyszukuję. Natomiast straszne to było okrąglasy. Te 2 minuty to jest więcej walki, no to było piękne. Mike'a Tysona, który będzie miał 58 lat. Co ja tu sobie zapisałem, bo za dużo tych notatek nie mam, bo konferencja chyba trwała tak około 30 minut, z czego 15 minut to było powtarzane te same rzeczy. Nie wiem, czy to o taki start chodziło. Kit Aidek, człowiek boksu, prawdziwy człowiek boksu. Świetny gościu od rzeczywiście pytania prawdziwych, zadawania prawdziwych pytań, zadał chyba jedyne sensowne pytanie, kiedy mówiłem o tych 2 minutach i Mike'u Tysonie, no to on zadał pytanie, które rzeczywiście miało sens, bo on mówi, pytając się, mówi, może byście wyjaśnili, parafrazuję w tym momencie, kto tak naprawdę prosił o te 2 minuty, bo tu dwie kompletnie różne wersje krążą, chyba o tym kiedyś mówiłem parę tygodni temu na vlogu, że Mike Tyson powiedział, że to Jake Paul chciał tych 2 minut, Jake Paul powiedział, że to Mike Tyson chciał tych 2 minut, więc pytanie całkowicie zasadnicze, natomiast tutaj już nie było żadnego zaprzeczenia ze strony Mike'a Tysona, kiedy Jake Paul powiedział, tak, no jego ludzie, jego, czyli Mike'a Tysona, się z nami skontaktowali i powiedzieli, że 2 minuty to byłoby idealnie, chcemy prawdziwej walki. To też było piękne, lubię jak ludzie zaprzeczają sobie na wizji, zaprzeczają sobie sami w kolejnych zdaniach, bo w pierwszym zdaniu Jake Paul powiedział, Mike Tyson chciał, żeby to była normalna walka, żeby to była normalna rywalizacja, prawdziwa, pięściarska, wiadomo, adrenalina i tak dalej. To jest pierwsze zdanie, a w drugim zdaniu powiedział, że wolałby 2 minuty. Jedno wyklucza całkowicie drugie, natomiast nie wyklucza tego, że jak mówił wielokrotnie prowadzący konferencję prasową, będzie to najbardziej oglądana walka na świecie. Nie walka pięściarska, tylko w ogóle kombat, czyli wliczając MMA. Cokolwiek może chcecie tutaj wymyśleć, to wiadomo już dzisiaj, no, zobaczymy, czy to jest prawda. Patrząc liczbę subskrybentów na całym świecie Netflixa na 100%, to nie jest nie do przebicia. Natomiast pytanie, ile osób będzie to oglądało? Ja myślę, że będzie oglądało niesamowicie wiele osób. Głębokie myśli Jake'a Paula, na przykład obecni pięściarze są zdecydowanie lepiej wyszkoleni, są lepiej przygotowani, natomiast ci starszej generacji mieli więcej serca. To chyba mało, Jake, oglądałeś pięściarzy. Nie wiem, Pernell Whitaker, tragiczny, nie? Technicznie, zupełnie nic, tylko serce miał. Nie wiem, to takie komunały, mówię wam, cały czas leciały takie komunały. Komunały to jeszcze pół biedy, bo komunały to jeszcze mają coś w sobie z prawdy, bo się powtarzają. Natomiast takie wyświechtane i kompletnie niezgodne z rzeczywistością sformułowania to leciały bez przerwy na tej konferencji prasowej. I ja miałem wrażenie, kończąc tą krótką zapowiedź tego, co boksem w takim 100% wydaniu, czy nawet 50% nie będzie, miałem takie wrażenie, że wszyscy się spodziewali, że Mike Tyson przyjdzie na tą konferencję, nie wiem, że z wyszczerzonymi zębami, że będzie podskakiwał, tam będzie się rzucał do wszystkich, że w ogóle to będzie jakiś ten Iron Crazy Mike Tyson, co powiedział kiedyś, że zje dzieci Lennoxa Lewisa, których Lennox Lewis nie miał, tych dzieci, znaczy się, ale i tak powiedział, że zje te dzieci. Natomiast przyszedł kompletnie wyluzowany Mike Tyson, miałem wrażenie, że w tej linii produkcyjnej Marychy coś musiał przedtem zapalić, bo był ultra wyluzowany. Naprawdę był taki, no, miły facet, byś go, nie wiem, do wyprowadzenia psów zaprosił. Miły, spokojny, bez żadnego stresu. Zresztą powiedział, ja w ogóle nie jestem zestresowany. Tam kilka razy były takie pytania, które miały niby zasugerować, że nie wiem, czy jesteś zestresowany, czy jesteś zdenerwowany, że już jesteś taki waleczny. Nie jestem zestresowany w ogóle. Jeżeli to miało kogokolwiek zachęcić, którzy jeszcze się nie zdecydowali, że tę walkę mają oglądać, to na pewno tego nie zrobiło. To zadanie nie zostało spełnione. Mi się wydaje, że te następne to już będą takie bardziej
podbijające zainteresowanie, żeby można było zrobić z tego jakieś klipy. Wiadomo, żyjemy w czasie, kiedy jest 15-30 sekund klipu i to na tym się robi, nie wiem, serię walk, nie jedną walkę. Natomiast z tej konferencji ja nie wiem, co można zrobić. Oprócz tego chłopca, który leciał tymi motherfuckerami. Chłopca, 10 lat. Myślę, że więcej nie miał. Oczywiście nie to, że gdzieś tam z sali wrzeszczał. Nie, do mikrofonu pytania zadawał i tak dalej. Jakiś wielki fan Jake'a Paula. Ogólnie to była żenada, chcę użyć, nie, ale to właściwie nie, może tak, ale nie, to było takie letnie. Wiecie, co mam na myśli? Takie jakieś spotkanie, jakieś paru gości, niby jednego znam, czy drugiego znam. Tam więcej energii to było wśród tych kibiców, którzy tam przyszli i tych, którzy zadawali pytania. Natomiast cała ta ekipa, która siedziała za stołem i odpowiadała na to pytanie, to tacy byli naprawdę, jakby wszyscy korzystali z produktów Mike'a Tysona. Słuchajcie, to na 100%, no chyba, że się w ogóle coś jeszcze niesamowitego wydarzy, bo nie wiadomo. Jest ostatni vlog mój na temat inny niż Aleksander Usyk kontra Tyson Fury. Na temat Johna Fury nie będę mówił, bo nie ma o czym. Niestety John Fury zawsze uważa, że jak walczy jego syn, to tak naprawdę to ja powinienem walczyć. Co niestety duża część ojców, jeśli chodzi o synów czy córki występujące w sporcie, ma takie niedowartościowanie, że w sumie to mógłbym być ja, bo to, co robi, to jest śmieszne, natomiast bardzo dobrze to skomentował Aleksander Usyk, że mnie to tak naprawdę nie interesuje, kiedy zapytano go się, co myślał o tym strzale z główki Johna Fury, mówi, ja nie wiem, ja nie, mnie to nie interesuje, ja się koncentruję na walce, nic się nie stało. Nawiasem mówiąc, dobrze skomentował, bo zapytany przez dziennikarza jednego z portali, to dosłownie kilkanaście minut temu, z jednego z portali, czy co sądzi o tym, że Tyson Fury raz tam wyzywa go od królików, gości ze średniej, w ogóle, że jesteś nikim, a jednocześnie 48 godzin temu udziela wywiadu, gdzie to jest, mówi, że to jest najtrudniejszy rywal, świetny rywal, fantastyczny bokser. Pierwszy raz walczę z pięściarzem, który ma mistrzostwo świata w dwóch kategoriach wagowych. Usyk powiedział, że też w sumie to nie ma żadnego znaczenia dla walki, natomiast uważam, że jest bipolar. Po prostu jest bipolar. Raz jest taki, za chwilę jest zupełnie inny, natomiast co to ma wspólnego z moją walką z nim? Kompletnie nic. I tu się w 100% zgadzam. To wielka siła Aleksandra Usyka w wieku prawie 39 lat. To jest mental. Ten mental został taki sam, jak miał 29, jak miał 32 i jak ma dzisiaj. Z jeden z powodów, dla których to może być naprawdę walka, jakiej Tyson Fury się nie spodziewa, chociaż ja w dalszym ciągu nie zmieniam mojego typa od momentu, kiedy ogłoszono tą walkę, a było to dawno, to uważam, że 60 do 40 Tyson Fury kontra Aleksander Usyk. Powody, dla których tak uważam, jest wiele. Będziemy o nich mówić podczas następnych kilku dni. Pozdrawiam Was serdecznie. Mini raporcik z tego, co się działo w Nowym Jorku i wyjątkowo miłego, przemiłego pana o nazwisku Tyson. Nie, chciałem powiedzieć Tyson Fury. Nie, przemiły pan Tyson Fury, może nie. Przemiłego pana o nazwisku Mike Tyson. Trzymaneczko, na razie.